Cześć, witam was o poranku. Lecimy wypożyczyć narty. Dzisiaj postanowiłem przetestować narty, na których jeździłem pod koniec 2022 roku. Felkle Dicone 7.2, z których byłem bardzo zadowolony. Chcę je wziąć teraz na cały dzień i zobaczyć, jak będzie można na nich pojeździć. Dzisiaj pada śnieg, piękne warunki. Lecimy do wypożyczalni. Jak widzicie, narty już są. Także z wami widzę się na stoku. Już jesteśmy przygotowani, ubrani. Lecimy na stok. Zobaczymy, jakie warunki, bo śnieg pada. O, niestety jadą po kogoś. Zdarza się. Do zobaczenia na stoku, hej. Ale frajda, mega narty, ja czułem, że będzie dobry wybór, ale super się jeździ. Widzicie, mam nowe narty, to muszę holować takiego tu. Moje narty szybko jadą. Jedziemy na holu. Fajnie, dajemy w palik, naprawdę te narty są doskonałe. Bardzo fajnie się je prowadzi. Same inicjują skręt, naprawdę szybciutko przechodzą z krawędzi na krawędź, jeździ się doskonale, doskonale, ale fajowo. Ale śnieg ruszy, słoneczko się przebija, tam pewnie widzicie, mega fajna. Pogoda jest minus chyba 4, pokazywał na którejś bramce, a my lecimy. Jesteśmy już na Kaniówce i przejechaliśmy jakieś 4,5 km. Jestem super zadowolony z tych nart. Naprawdę jeździ się doskonale, no po prostu jakbym założył inny sprzęt. Nie wiem, na czym to polega, ale fajnie, jestem super zadowolony. Po raz kolejny sprawdziło się, że warto testować. Zobaczcie, jak pięknie tutaj góry widać. Nie wiem, czy będzie na kamerze ładnie. Nie w tą stronę. Tutaj widzicie piękne góry. No, przejechałem ponad 12 km na tych nartach. Są to Dicone Felkle 7.2, 173 długości. Fajnie, bo
liczę na to, że w wypożyczalni mają jeszcze 168 i jeszcze dzisiaj chcę przetestować trochę krótsze. Zobaczymy, jaka jest różnica, opowiem wam wszystko na filmie. Teraz jeździliśmy się bardzo dobrze, fajnie z krawędzi na krawędź przechodzą, w kopnym śniegu bardzo dobrze. Myślałem, że te 72 pod butę będzie za mało, ale jest idealnie, także muszę powiedzieć, to są narty skrojone dla mnie. Narty podmienione, mamy ten sam model długości 168 i lecimy sprawdzać, czy lepsze te niż te poprzednie, czy nie, które by były dla mnie odpowiednie. No to lecimy na 168 cm, zobaczymy, czy poczuję różnicę, a może i nie ma, może jest, sprawdzimy. Przejechałem na tych krótszych nartach 168 cm, już 5 km. Generalnie na początku czułem się mniej stabilnie na tych nartach. Z biegiem czasu, nie wiem czy to jest kwestia przyzwyczajenia, troszeczkę się poprawiło. Łatwiej się wykonuje krótsze skręty, no ale to oczywiście zaleta, no właśnie, mniejszego promienia skrętu. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie te dłuższe narty będą lepsze, na nich czułem się pewniej, stabilniej. Zobaczymy, jeszcze troszkę pojeżdżę i na końcu wydam werdykt. Jesteście ciekawi? Zostańcie ze mną. Jak widzieliście, stok jest zupełnie pusty. No, może nie zupełnie, ale pusty jak na białkę. Także idealne warunki do testowania. Lecimy dalej. Narty 168 sprawdziły się bardzo dobrze. Na początku wydawało mi się, że jest jakiś kłopot ze stabilnością. Później się troszkę przyzwyczaiłem chyba już do nowej długości i fajnie się jeździło, bardzo fajnie, szybko wchodziły w skręt. Przejechałem chyba na nich 8 km, także fajnie, posprawdzałem. Natomiast muszę wam powiedzieć, że stwierdziłem, że jeszcze raz wypożyczę te narty dłuższe, 173. Szybko skoczyłem do wypożyczalni i panowie szybko mi przygotowali. Założyłem i jeszcze zrobiłem 3 zjazdy, czyli jakieś może 4-5 km zrobiłem na tych 173. No i muszę powiedzieć, że mam dylemat, bo no są fantastyczne narty. Zarówno te dłuższe, jak i krótsze. Te krótsze szybciej wchodziły w skręt, natomiast te dłuższe miały troszeczkę lepszą stabilność, ale może to jest tylko kwestia przyzwyczajenia, kolejnego zjazdu. Także narty fenomenalne, mam trochę zagrychy, nie wiem co wybrać. Zobaczymy, muszę przemyśleć, przespać się z tym, a z wami się żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, hej!